και διασκορπιστήτος αν η εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού. Zanim będziemy kontynuować czytanie tryptyku rzymskiego Jana Pawła II, trzeba nam się zmierzyć jeszcze z jednym tematem, który Karol Wojtyło określał mianem problematyka wstydu. Wiele osób odrzuca wstyd seksualny jako coś przestarzałego. Można usłyszeć opinię, że to jest coś pruderyjnego. Jednak według Karola Wojtyły wstyd ma zasadniczą rolę w ochronie godności osoby ludzkiej. Zanim przejdziemy do powiedzenia, jaka jest funkcja wstydu seksualnego, trzeba nam się zmierzyć jeszcze z jednym mitem. Otóż wstyd seksualny nie jest wstydzeniem się swojej seksualności, dlatego że została ona stworzona przez Boga i jako taka jest godna podziwu. Czym zatem jest wstyd seksualny? Jaka jest jego funkcja? Wstyd seksualny ma za zadanie ochraniać mnie przed złym spojrzeniem innych ludzi. Przyczyną wstydu seksualnego, bezpośrednią przyczyną, jest grzech pierworodny. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że zaniedbywanie prawdy o tym, że ludzka seksualność została zraniona przez pożądliwość w wyniku grzechu pierworodnego, prowadzi do wielkich błędów w wychowaniu, w życiu społecznym czy w moralności, w obyczajach. Funkcją wstydu seksualnego jest zawstydzenie z powodu tego, że moja reakcja na nagość drugiej osoby może być nieodpowiednia do jej godności. Skąd się bierze możliwość tej złej, niedobrej reakcji na nagość innej osoby? Jest to libido, pożądliwość, która weszła w nas, każdego z nas, w wyniku grzechu pierworodnego. Jezus mówi w rozmowie z Nikodemem, co się z ciała narodziło, jest ciałem. Ciałem Jezus określa całą ludzkość pochodzącą od Adama. Dopiero ci, którzy zrodzą się przez chrzest z Jezusa Chrystusa, z Jego śmierci i zmartwychwstania, stają się nową ludzkością, zrodzoną z nowego Adama, w której nie ma już pożądliwości. Oczywiście jesteśmy teraz w etapie, w okresie, który jest, można określić, przejściowym. Pełnia czasów już nadeszła. Jezus Chrystus oddał już swoje życie i zmartwychwstał i przekazuje to życie nam, nowe życie. Ale jeszcze póki my sami nie umrzemy fizycznie i nie zmartwychwstaniemy, albo przy Jego przyjściu nie zostaniemy przemienieni, jest w nas jeszcze, w naszym ciele, zepsucie, pożądliwość. Święty Paweł mówi w liście do Rzymian, w rozdziale 7 i 8, że jest w nas to prawo grzechu w moim ciele, w moich członkach mieszkające. I właśnie to prawo grzechu sprawia, że w relacji z nagością ciała potencjalnie możemy zachować się niewłaściwie w stosunku do godności tej osoby. Thank you.
Zatem wstyd jest czymś pozytywnym. Po pierwsze, jest objawieniem osoby. Gdy w kimś spontanicznie pojawia się wstyd, jest oznaką, że ktoś jest wrażliwy na szacunek do swojej godności osobistej, godności, której nikt nie może poniżać ani po prostu użyć dla swojej przyjemności czy swoich działań, na przykład artystycznych. A więc wstyd chroni osobę przed wykorzystaniem. Karol Wojtyła podkreśla, że wstyd chroniący godność osoby jest czymś naturalnym, wrodzonym. To znaczy nie pojawia się dopiero wraz z darem łaski, z cnotą nadprzyrodzoną miłości. Można więc powiedzieć, że jest obecny także u osób, które żyją w sposób niezgodny z cnotą i z łaską. Na przykład ci, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, w których brakuje ustanowionego przez Boga porządku. Karol Wojtyła podkreśla też, że wstyd toruje drogę do prawdziwej miłości między mężczyzną i kobietą. Miłość ta wycisza wstyd. Jest to miłość daru z siebie, miłość wyrażająca się także w zjednoczeniu cielesnym. Warto podkreślić też, że miłość ta dokonuje się w małżeństwie, które jest sakramentem, a więc wspólnotą łaski, a nie jedynie jakimś arbitralnym aktem prawnym, który sankcjonuje to, co normalnie uchodzi za bezwstyd. No właśnie, bezwstyd. W następnym komentarzu przyjrzymy się temu, czym jest bezwstyd, który czasem jest ciemnością. Dostaję czasem prywatnie komentarze na temat mojego komentarza, które są ciekawe i myślę, że będą ciekawe także dla innych oglądających. Dlatego zapraszam Was, abyście na dole wpisywali swoje komentarze. A jeżeli ktoś z Was pierwszy raz ogląda ten komentarz i jeszcze tego nie zrobił, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś z nieba.